Witam Was kochani wszystkich serdecznie na kanale Kasia Tarot. Dzisiaj jest 4 marca, już mamy ten marzec i karty na dzisiaj mamy Pazia Mieczy. I paź Mieczy to jest taka karta, która mówi, że Wy szukacie czegoś. Szukacie, szperacie, uczycie się, sprawdzacie, szukacie, szukacie czegoś. To jest karta trochę taka energiczna, agresywna. E, Rozmówna, dużo rozmów, sprawdzanie, szukanie czegoś. Mamy do tego cztery puchary, sześć mieczy i papieża. O czym te karty mogą mówić? E, rozczarowanie i refleksja. Karta cztery puchary często symbolizuje takie rozczarowanie, przygnębienie, brak satysfakcji z obecnej sytuacji. Może oznaczać, że osoba jest zawiedziona lub niezadowolona z pewnych aspektów swojego życia. Tu może być trochę zamieszania i konfliktów. O tym może mówić sześć mieczy. E, tu, tu mogą być jakieś trudności komunikacyjne z kimś. Osoba może doświadczać konfliktów lub niejasności w swoich relacjach z innymi, lub wewnętrznych rozterek. Do tego mamy papieża. Niektórzy z nas będą szukać wsparcia duchowego lub moralnego. Papież może symbolizować takie właśnie duchowe wsparcie, tradycje, moralne zasady. Um, osoba może potrzebować wsparcia duchowego lub moralnego, aby poradzić sobie z tym rozczarowaniem lub tymi trudnościami, z którymi się boryka. Ogólnie karty mówią o szukaniu odpowiedzi. Um, tak jakbyście byli dzisiaj w takiej fazie refleksji i poszukiwali odpowiedzi na, na swoje trudności lub rozczarowania. Może to być czas, kiedy osoba szuka głębszego znaczenia e, lub wyjaśnienia dla swoich doświadczeń. Również te karty mogą mówić o tym, żeby przestrzegać zasady i tradycje. Papież nam o tym przypomina. E, możecie, powinniście się dzisiaj kierować wartościami duchowymi lub etycznymi w swoich działaniach. Ale dzisiaj szukamy odpowiedzi ogólnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa Pa.